Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Senatorze, jeszcze raz chcę powtórzyć. Ja tylko mówiłem o tym, czego się obawiam w stosunku do Pana ostatniego fragmentu pierwszej wypowiedzi, że nadchodzi czas rozliczeń i żywiłem taką nadzieję, że potraktuje mnie Pan łagodnie. To tak precyzuję, nie chciałem się wypowiedzieć. I to, do czego Pan powiedział. Pan ma pełne prawo sądzić, że każdy projekt ustawy, a szczególnie ten, który dotyczy strony finansowej, tak jak Pan przytoczył swoje doświadczenia, może być projektem ustawy, który niesie olbrzymie zagrożenie dla rynku finansowego i funkcjonowania Rzeczypospolitej. I tego nikt Panu nie odbiera. Ja natomiast w swoich argumentach mówię o tym, że nie widzę w tym projekcie ustawy rzeczy, które miałyby jakiekolwiek możliwości zagarnięcia tego, co dotyczy funkcjonowania SKOK-ów. I o tym chciałem powiedzieć. To jest pierwsze. Po drugie, nie widzę żadnych artykułów w tym projekcie ustawy, które by odbierały całkowitą niezależność tym instytucjom. Natomiast mówimy o tym, że wpisujemy tę instytucję do całego systemu. To jest pierwsze. Po drugie, państwo polskie musi oprócz zarządów, rad nadzorczych, kasy krajowej SKOK-ów, również w stosunku do prawie 3 czy tam 2 milionów 700 osób, które działają w ramach SKOK-ów w sensie akcji kredytowej czy jako członkowie kas, również wzięcia pod opiekę w przypadku różnego rodzaju trudności. I ja wierzę w to, że ta ustawa nie niesie kontrowersyjnych rzeczy w stosunku do prywatyzacji, które dał Pan przykład jako złego do swojego doświadczenia. Mam nadzieję, a wręcz jestem przekonany, że ta ustawa właśnie będzie odwrotnością tego, o czym Pan mówił, o nieudanych propozycjach, które dotyczyły podobnej sfery. Jestem o tym święcie przekonany i mam nadzieję, że tak będzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie senatorze.